woda i las to są dwa takie moje żywioły, w których się czuję najmocniej, nie? Czyli nieważne, czy to będzie kajak, czy to będzie kanu, czy to będzie żaglówka. Na pewno żeglarstwo, ale to nie jest tylko żeglarstwo. Ja lubię rower. Ja lubię rower i lubię piesze wędrówki. Kajaki polubiłem. Tak najbardziej to lubię jednak pływać w jeziorze, w basenie. To mi sprawia największą przyjemność. Nie, głównie rowery turystyczne. Właśnie dzisiaj też wybieram się na wyprawę turystyczną szlakiem wokół Tatr. Poprzez to wszystko tak naprawdę człowiek stara się być bliżej przyrody i jest przede wszystkim na zewnątrz, tak? Moja działalność głównie kręci się koło tych spływów i ogólnie tak w sumie sezon kajakowy nie musi się kończyć, to trwa cały rok. I tak zaczęliśmy rozciągać najpierw marzec, potem tu się jakiś grudzień zdarzył z tym. Biegam, na rowerze jeżdżę i pływam. I taką jakąś jazdę z sakwami jako sposób podróżowania, bo uważam, że można jakby wszystko zobaczyć po drodze i niekoniecznie dojechać do celu, ale po prostu przez całą drogę widzieć co nas otacza. Kajak i rower. A teraz no, częściej wychodzi tak, że akurat ze względu na imprezy i inne rzeczy, że częściej rower, ale kajak bardzo chętnie. Od małego, od dziecka w sumie jestem związany z wodą i 15 lat już pracuję jako ratownik. Uwielbiam sporty motorowodne, woda to moje pasje. Spacery, takie dosyć szybkie, bo ja to lubię szybkie tempo. I po lesach to mogę chodzić całymi dniami właśnie. W Beskid Niski zrobiliśmy sobie taką wędrówkę z plecakami. Że nie miałyśmy tak naprawdę jakiegoś sztywnego planu, tylko jakiś tam zarys. Idziemy i tam, gdzie stwierdzimy, że kończymy po prostu dzisiaj trasę, to szukamy noclegu i zostajemy. I bardzo było dla mnie takie, nie wiem, takie uwalniające, takie coś zupełnie innego jednak. Dziś mam dwa kajaki. Nigdy w życiu bym nie pomyślał o tym, że będę miał dwa kajaki, a co fajne, to i moje dzieci, moje dziewczyny pływają kajakami, a teraz nawet i żona. Uprawiając sport, wychodzi się do ludzi i tych ludzi się poznaje, no i tym samym się człowiek rozwija. I zazwyczaj to był rower, kajaki, piesze wędrówki, a ostatnio odkryłam deskę SUP. I myślę, że to jest taki sport idealny dla mnie. Deszczówka się zbiera, tu się pali kuchenka, kawa zrobiona na ogniu. Dobre towarzystwo na pewno zawsze jest przyjemnie.